Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z kolejną informacją o Desce Software i tym razem pojawiły się dosyć duże, ciekawe zmiany i nowości. Jak mogliście zauważyć po tytule, trochę tego jest. Co jakiś czas będę pokazywał też fragmenty najnowszego postu, jak i też odpowiednie grafiki, jakie tutaj się pojawiły, ale zacznę na początku od najważniejszej nowości, czyli od nowo dodanej subskrypcji STS Plus, która najwidoczniej pojawiła się z tego względu, że przez ten ostatni czas ST Software miało pewne problemy, najwidoczniej bardzo dotknęło to finansów studia. O tym wspominałem na początku postu. Jak wiemy, przez ten ostatni czas pojawiło się wiele sytuacji, które wpłynęło i to bardzo na plany ST Software. Między innymi pandemia i praca zdalna wpłynęły na przesunięcie premiery Iberii. Teraz przez wojnę na Ukrainie Heart of Russia na chwilę będzie musiało zostać odsunięte. A ile ta chwila będzie trwać, to nie wiadomo. Plus inne sytuacje doprowadziły do tego, że najwidoczniej tam nieciekawie zrobiło się w ST Software i postanowiono wprowadzić tutaj wiele takich zmian i nowości. Jedną z nich jest właśnie ta subskrypcja STS Plus, za pomocą której teraz będzie można mieć dostęp do wszystkich tytułów ST Software. W chwili obecnej jest dostępna na Steamie, ale za chwilę pojawi się też informacja o innej platformie. Z tym, że jeśli chodzi o tą subskrypcję, brzmi to ładnie, że za niewielki koszt w sumie można mieć dostęp do wszystkich gier ST Software. Z tym, że to nie jest taka rzecz opcjonalna, czy też, że można ją po prostu mieć. Ale jeśli chcecie grać czy to w ETS-a, czy w ATS-a, to wręcz musicie ją mieć. Ewentualnie bawić się w inne środki. Ponieważ studio zdecydowało, że od teraz nie można mieć już na stale, na zawsze kopii ich gier, czyli nie można już sobie zakupić za tam parędziesiąt złotych ich gry i mieć ją tam na zawsze w bibliotece Steam. Wiecie, do momentu aż na przykład Steam upadnie czy coś. Już nie można tak mieć, tylko te gry można mieć tylko na pewien czas. Na jak długo? Aż wam się ta subskrypcja skończy, bo żeby móc zagrać sobie w ETS-a czy w ATS-a, musicie po prostu posiadać tą subskrypcję. Coś podobnego jest z innymi grami, między innymi z taką grą jak iRacing, to jest taki symulator wyścigów, gdzie tam też tej gry nie można kupić na stale, ale żeby mieć do niej dostęp, to trzeba zakupić płatną subskrypcję na jakiś tam określony czas. Pomijam fakt, że tam większość samochodów i torów trzeba też zakupić osobno, ale tutaj jest coś podobnego, z tym, że tam jest dosyć drogo i dostaje się tylko jedną grę, a tutaj trzeba zapłacić zdecydowanie mniej, a ma się dostęp do wielu tytułów od STS-u, ale myślę, że jest to dosyć kontrowersyjna i taka trochę odważna decyzja studia w sprawie tej subskrypcji, choć myślę, że więcej tutaj dyskusji pojawi się po tej informacji, że ci, którzy posiadali już ETS-a czy ATS-a, niestety muszą rozstać się ze swoimi grami. One automatycznie znikły z waszych bibliotek. No i żeby mieć nadal dostęp do tych gier, trzeba po prostu zakupić tą subskrypcję. ST Software rozumie, że te zmiany wprowadzono zdecydowanie za wcześnie, bo wprowadzono już je teraz, więc w ramach rekompensaty za zabranie po prostu tych gier, każdy, który posiadał ETS-a czy ATS-a, czy też inne gry od ST Software, dostanie za darmo dostęp do tej subskrypcji na miesiąc, aby, dostosować się, pogodzić się z tym i tak dalej. Subskrypcja jest związana tylko z grami, jeśli chodzi o płatne dodatki, to je nadal trzeba zakupić osobno, przy nich nic się nie zmieni. Ci, którzy je posiadają, nadal je mają. Natomiast jeśli czekacie na jakiś dodatek i macie ochotę je zakupić, to sprawdzajcie lepiej ceny, ponieważ ST Software zapowiada, że ceny tych dodatków, prawdopodobnie wszystkich, mogą za jakiś czas wzrosnąć nawet o 10% czy więcej, także należy tutaj uważać. Jeśli chodzi o samą subskrypcję, jest już dostępna na Steamie, a jej cena wynosi 3 euro czy też 5 dolarów, tak podano w poście. W zależności od regionu ta cena jest różna, w Polsce jest to około 15 zł, oczywiście na miesiąc, nie ma jeszcze wariantu innego niż na miesiąc, ale pracują już nad wariantem na rok, pewnie za jakiś czas się pojawi. Dajcie znać, co o tym uważacie. Jednak to nie koniec nowości, ponieważ ST Software zdecydowało się podjąć ekskluzywną współpracę z firmą Epic Games, a co za tym idzie, ich gry w ramach oczywiście subskrypcji STS Plus pojawią się na platformie Epic Games Store, jak i oczywiście reszta rzeczy, w tym płatne dodatki, też się tam pojawi. A w ramach tego, że jest to ekskluzywna współpraca, na platformie Epic Games Store dla posiadaczy oczywiście dostępu do gier będzie można znacznie wcześniej przetestować różnego rodzaju nowości, czy to do ETS-a, czy to do ATS-a. Prawdopodobnie jeśli chodzi o aktualizacje, będą one nadal darmowe, natomiast jeśli chodzi o ciężarówki, już za niedługo będzie można przetestować jedną taką najnowszą ciężarówkę właśnie za sprawą dostępu
dostępu do tych gier na Epic Games, z tym, że tutaj też pojawiły się pewne zmiany, jeśli chodzi o ciężarówki. Otóż SC Software postanowiło, że teraz za ciężarówki będzie trzeba normalnie zapłacić, w ramach oczywiście płatnego dodatku. No jednak studio zdecydowało się zmienić swoją politykę, najwidoczniej zauważyli, że zbytnio nie opłaca im się dodawać tym ciężarówek, skoro i tak nadal narzekacie, więc postanowili, że będą je teraz dodawać po prostu jako płatne dodatki, a będzie po prostu też pewnie im lepiej, bo na przykład kolejna ciężarówka, no cóż, przez ten ostatni czas sporo na nią czekaliśmy, a teraz pojawi się jako pierwszy płatny dodatek. W przypadku ciężarówek, no ale w każdym razie tą ciężarówkę będzie można wcześniej przetestować na platformie Epic Games, jak tam mamy dostęp do gier, czyli jak mamy wykupioną tą subskrypcję SCS Plus. Oprócz tego za samą ciężarówkę też będzie trzeba zapłacić. Teraz jeszcze tego nie ma, ale za niedługo pojawi się zapewne strona, gdzie będzie można zakupić tą ciężarówkę i po jej zakupieniu będzie można ją znacznie wcześniej przetestować, aż czasem również ta opcja trafi i na Steama i tam też po zakupie będzie można pojeździć tą ciężarówką. Natomiast jaka jest to ciężarówka? Dostaliśmy takie oto zdjęcie, na którym wiele tutaj nie widać, chociaż jakby się tak przypatrzyć pod kątem, czy trochę podjaśnić, coś tam można dostrzec. Ja tutaj zrobiłem wam takie jeszcze dwie wersje. Po podjaśnieniu widać tutaj pewne logo, trochę tam widać tych konturów. Natomiast po dodaniu jeszcze kilku filtrów można zauważyć, że jest to Volvo FH nowej generacji, także nie będzie trzeba jeszcze długo na nią czekać, no ale jednak będzie trzeba za nią zapłacić. Także jest to dosyć bardzo ważna, istotna zmiana w tej kwestii. Nie znamy jeszcze ceny tej ciężarówki, ale zapewne za niedługo poznamy. No i na koniec jeszcze taka zapowiedź tego, że SC Software pracuje nad dodaniem własnych tokenów NFT. Czyli, no jak ktoś nie wie, w takim uproszczeniu, tak, chodzi o te obrazki, za które się płaci czasem niemałe pieniądze. W poczcie pokazano taki przykładowy token, więc jak widać zapewne będą to po prostu ciężarówki. Zastanawiam się, jak to będzie z tymi licencjami. Na tym przykładzie widać, że jest podana, możliwe, że część licencji będzie, część może będzie fikcyjna, albo nie pojawią się wcale, no zobaczymy z czasem. No a przy okazji będą tutaj zapewne różne warianty, zapewne będą różnego rodzaju kolory, zmienne też modele, inne modele, jakieś dodatkowe elementy i tak dalej, także tutaj kombinacji jest wiele. Ja mogę już zapowiedzieć, że zaklepuję różowe Iveco. Natomiast jeśli chodzi o te oficjalne zapowiedzi, to tyle, ale przy okazji SC Software jeszcze informuje o tym, że za niedługo chcą zapowiedzieć jeszcze więcej zmian i nowości, więc zachęcam oczywiście do śledzenia ich social mediów i bloga. Także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Przy okazji dajcie znać, co uważacie o tych zmianach, w jakiej skali wam się podobają. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowanego, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć. XD.